formuły. Formuły są to wszelkiego rodzaju działania podejmowane na komórkach arkuszu kalkulacyjnego. Zadziałanie formuł zostanie przedstawione na przykładzie najprostszych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Zacznijmy od dodawania. Klikam na pasku formuły, wpisuję znak równa się, następnie adres pierwszej komórki, operator matematyczny i adres drugiej komórki. Klikam na wpisz. Jak widać, podjęte zostało działanie. Uściślając, wartości znajdujące się w komórkach D1 i D2 zostały dodane. Kolejnym przykładem będzie odejmowanie. Zaczynamy tak jak poprzednio. Teraz pozwolę sobie wpisać adres pierwszej komórki. Kolejnie operator matematyczny. I adres drugiej komórki. W tym przypadku wartość, która znajduje się w owej komórce, zostanie odjęta od wartości komórki poprzedniej. Teraz klikam na wpisz. Jak zapewne zauważyłeś, zostało podjęte działanie odejmowania. To jest wartość w komórce F1 została zmniejszona o wartość z komórki D1. Następnie mnożenie. Ponownie klikam na pasek formuły. Wpisuję znak równa się. Adres pierwszej komórki. Operator matematyczny. Oraz adres drugiej komórki. Klikam na wpisz. Arkusz kalkulacyjny wykonał teraz mnożenie. Ostatnim przykładem będzie dzielenie. Klikam ponownie na pasku formuły. Wpisuję równa się. Adres pierwszej formuły. Następnie operator matematyczny i adres drugiej komórki. Klikam na wpisz. Dokonane zostało dzielenie. Dziękuję za uwagę.